Witajcie kochani. Dzisiaj skończone produkty. Chcę wam trochę o nich poopowiadać, nie za dużo. I chcę po prostu wyrzucić opakowania. Na pierwszy rzut moje ulubione chusteczki. Ci z was, którzy mnie oglądają od początku, wiedzą, że to są moje ulubione zadyszkę, trzypak. Ci co nie wiedzą, a dopiero weszli na mój kanał, to się dowiedzą. Nic dodać, nic ująć. Dalej zaczniemy od szamponu. Szampon Timotej. Włosy mocne. Moc i blask. No ja na moich włosach nie widziałam ani mocy, ani blasku. No u mnie się nie sprawdził. Ja wiem, że też opinie są podzielone na YouTube. Są za i są przeciw opinie. No u mnie jest chyba ta bardziej taka przeciw. Ja mam dość grube włosy i co prawda łupieżu nie dostałam i bardzo się z tego cieszę. Ale tak, no ani zapach mnie nie urzekł, ani konsystencja, ani to jak się rozprowadzał na moich włosach. Robiły się takie sianowate i trudno je było, trudno go było wypłukać z włosów moich akurat, no wiecie, ja mam dość grube, więc ci, co mają troszkę mniej włosów, może u nich się sprawdzi, wyśmienicie. No u mnie się nie sprawdził, ja do niego nie wrócę. Może będę tu odkładać. Tutaj też nie sprawdził się u mnie. My Intima, oczywiście produkt AA. Ochrona i łagodzenie. Słuchajcie, do połowy zużycia, no tak jak mniej więcej kreska, no powiedzmy połowa, wszystko było w porządku, w sensie takim, że tak, no nie zrobił mi krzywdy, żadna rewelacja, nie pienił się, ja nienawidzę jak się nie płyn do higieny intymnej nie pieni. Ja uwielbiam jak się pieni, bo jakoś tak, nie wiem, w psychice mam nastawione, że jak się pieni to domywa, no tutaj nie urzekł mi niczym, oprócz pompki. No i po połowie okazało się, że albo się do niego przyzwyczajam, chociaż to dziwne, no bo przeważnie też używam takiej wielkości pojemności i używając aż się skończy. Przy innych nie miałam tego problemu. No tutaj się okazało, że wystąpiło swędzenie, drapanie i świeżości nie utrzymywał nawet przez pół dnia. Także no ja do niego też nie wrócę. Tu mamy kolejny produkt. Kolejny produkt Oceania Aromatic. Pachnie delikatnie, jak to produkt z Biedronki. Ci, co lubią delikatne zapachy, polecam. Ci, co mocniejsze, no to tutaj nie skorzystają z tego. Taki lekko glutowaty, no ale z braku laku dobry i taki. Może teraz, jak już to może tu mam tylko jedną rzecz. Miałam ją zostawić na później, ale jak już się skończyła, to zdenkujemy. To jest płyn do mycia płytek. Ja to używam do podłogi. Podłogi mam całe w płytkach, więc używam tego. Słuchajcie, bardzo ładnie pachniał. Wystarczyło go naprawdę pół nakrętki na wielką miskę do mycia mopem. Więc naprawdę wydajny, przepraszam was najmocniej. Więc jeżeli pamiętacie, kiedy go kupowałam, to naprawdę było bardzo dawno temu. A podłoga jest myta 3 razy w tygodniu, więc no naprawdę wydajny. Pachniał delikatnie sztucznie, co prawda, tu kwiaty, no nie wiem czy kwiatowo pachniał, w każdym razie wrócę do niego na pewno. Tu tak szybko, kochana moja, ta która mi sprezentowała paczkę, wie o kim mówię, dziękuję ci pięknie. Słuchajcie, ten produkt DAF, to jest żel pod prysznic, ja go dopiero zdenkowałam wczoraj. Ja dostałam paczkę październik, chyba w listopadzie. Tak mniej więcej październik, listopad i ja dopiero go zużyłam. Jego naprawdę wystarczyła maleńka, niewielka ilość pod prysznic. Słuchajcie, 500 ml, ale on był tak gęsty i tak pięknie pachniał. Ja nie potrafię wam powiedzieć czym, no tu niby pistacja narysowana i jakaś lilia wodna. Ale no dla mnie wyśmienity zapach, ja będę szukała też, ja sobie go jeszcze raz kupię. I tak wydajnego preparatu to jeszcze nie widziałam, no wszystkie te wiecie, no z Biedronki, no z Biedronki, no z braku laku za 3-4 zł, pół litra, no to spoko. No ale mało wydajne, bo to szybko się zużywa, bo to glutowatość. To jest mleczna konsystencja, bardzo gęsta, także naprawdę mało go potrzeba na ciało, żeby pachnieć po kąpieli wiele, wiele godzin, naprawdę. Dziękuję ci kochana jeszcze raz. I zużyłam nić dentystyczną. Zużyłam ją, to jest nić taka elastyczna. No ja jednak przekonana jestem do czego?
do tych szczoteczek międzyzębowych, o, że tak. Wypróbowałam, spoko, pewnie ci, co używają nici, to będą zadowoleni. No ja jednak do szczoteczek. Do szczoteczek ja mam sympatię i tylko szczoteczkami już się nauczyłam i operuję. Ale też, kochana, bardzo ci dziękuję za, że mogłam przetestować i sprawdzić na sobie, jak to działa. Dziękuję ci pięknie. Przepraszam za przerwę, ale przypomniało mi się, że jeszcze mam dwie rzeczy, położyłam i po prostu nie włożyłam do pudełka zdenkowanych. Mam tu jeszcze dwie rzeczy, jedna to właśnie też, kochana, od ciebie, bardzo ci dziękuję. To jest krem do rąk, z tym, że jedna firmy Balea, jedna uwaga, nie nadaje się na takie bardzo minusowe pogody, jak wychodzimy od razu tam, nie wiem, 20-30 minut po nakremowaniu rąk, nie nadaje się, bardzo wysusza dłonie, ale jeżeli nakremujemy na noc, zostawimy do wchłonięcia. Rano są bardzo gładkie dłonie. Chcę lepiej pokazać. O, bardzo gładkie dłonie. Postawię i się streszczam. Tu mam jajeczko. Podróbę Eosa. Słuchajcie, jeszcze tu troszeczkę jest, ale ja już rysuję usta tym plastikiem, więc ja już go zdenkuję. Także ja nie wrócę. Sprawdziłam. No, taki produkt, taki sobie, wiecie. U jednych się sprawdził, u innych nie. Przedostatni produkt Donna Larif. Mówiłam wam, tu już miałam niewiele, ale stwierdziłam, że już czas zdenkować. Delikatny zapach, bardzo orzeźwiający. Kwiatowy? No może trochę kwiatowy, trochę taki jak morska bryza. Czy wrócę do niego? Nie wiem. Nie wiem, wolę inne przetestować. Naprawdę taki orzeźwiający, delikatny, wiosenno-letni zapach. I tu przyniosłam wam do pokazania, skończyłam dwie pianki. O, widzieliście? No ta jest rewelacyjna, ona jest o połowę mniejsza, prawie o połowę, ale jest dużo więcej, bardziej wydajna, no bo widzicie, rośnie. Ta nie rośnie wcale, więc do niej nigdy nie wrócę już. Szkoda, szkoda pieniędzy. Trochę tańsza, a mniej wydajniejsza. Mniej wydajniejsza, tak jak powiedziałam. No i nie, i wolę kupić tą, bo naprawdę trzy osoby w domu się golą mniej lub bardziej, więc tą polecam zdecydowanie. Słuchajcie, żegnam się z wami, kochani, do jutra, do usłyszenia. Dziękuję wam pięknie za wszystkie maile, komentarze. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak was przybywa i jak mnie lubicie. Lubicie mnie słuchać, oglądacie moje rzeczy, moje filmiki. Bardzo, bardzo wam dziękuję, kochani. Piszcie, piszcie, piszcie. Ja uwielbiam odpowiadać. Ja uwielbiam te komentarze czytać, a maile to już w ogóle pochłaniam pasjami. Piszcie, piszcie, odpowiem na wszystkie komentarze. Jeżeli się spóźniam godzinę, dwie, wybaczcie mi, ale no nieraz złośliwość rzeczy martwych jest nad to wszystko, więc czekajcie cierpliwie, a ja na pewno odpowiem. Całuję was mocno, życzę wam wszystkiego dobrego, słonecznego dnia i co? I do jutra, i pa, pa!